Zobacz, że sporo tego połku ze strony Seny z Tamkenchem, a też fajnie ubezpieczał to przed chwilą Ryuzaki. Oj, ale minęli się! Świetny timing Yao na Tisa. Vizzy, nie ma już samonerów. No to może być pierwsza krew dla Forsaken i proszę bardzo, wjeżdża to wszystko Husa z Inzao. I mamy first blooda na zakapturzonych. I tutaj pięknie, pięknie przeczytane to przez Forsaken. Czy zawołują Ryuzakiego? Czy może jakieś podejście od Sebexa z paczkami za jakiś czas? Yao na Tisa wyłapany, Ryuzaki jest obok, to może być martwy Xinzao. Pamiętajmy, że on nie ma flasha, ale troszkę obrażeń posiada i ma także wsparcie od swoich sojuszników. Jednakże obrażenia Tamkencha są po prostu za duże. Sena jeszcze dołoży coś od siebie i to jest eliminacja dla VZZ. No, a w międzyczasie Yao na Tisa z Wilde Scoutem. Już z inwazją, czerwone wzmocnienie, to podebrane i Ryuzaki dopiero teraz zorientował się, co się święci, oj, więc musi się wycofać jak niepyszny, a w międzyczasie Sheru z kanonadą i z solo killem, po prostu tak o, Mumus to bohater, nie, no, z tragedia. Upada. Tragedia, co tutaj na Mumus zaprezentował zespołu, rozumiem, przez to Agorok oraz SK? Chyba tak. Może o tym za chwilkę. Bo Yao na Tisa szuka tutaj dive'a, oczywiście Zix wysadza wieżę, więc TPK nie będzie i to chyba należało przewidzieć. Wilde Scout idzie głębiej, ale też pamiętajmy, on nie może sobie pozwolić na aż tak dużo, jednakże Domas po prostu kasuje VZZ i Zero Tenacity. Oj, nie radzi sobie tutaj najlepiej, nie radzi. Pewne problemy zaczynają naprawdę mocarnie ich kąsać. No i zobaczymy, bo to dla nich punkt duszowy. Yao na Tisa powoli przygotowuje się do wejścia, Mumus z ultimate'em i widać, że on też będzie tutaj szukał inicjacji. Proszę bardzo, ruch pod ścianą, musi ratować się błyskiem. Wojtis wskakuje w przeciwników, ale Mumusa już po prostu nie ma. Sebek X również specjalnie nie może zadawać tych obrażeń. I Forsaken powoli przejmuje przestrzeń. Oj, przewaga portfela i fakt, że Korki spalił te paczki tak wcześniej tutaj bardzo, bardzo mocno wpłynęły na sytuację, bo to nawet nie było najgorsze. Czy Zero Tenacity, Wojtuś ledwo przeżyje, ale przeżyje. Jednakże punkt duszowy dla Forsaken. To już rzeczywistość. No Domas jeszcze goni. Znalazł Ryuzakiego. No i może pogonić dalej. Tutaj jeden dobry laser mógłby naprawdę zrobić sporo krzywdy. Ryuzaki chciał to ograć, ale to się nie wydarzy. I Domas po raz kolejny na tym Wiktorze pokazuje, na co go stać. Zobacz, że to już któryś zagranie, w którym pewnego obijania Chiki. Rywal farmi Kripka, Tamkench farmi Kripka, ale ja podejdę i ten autosek pluski wrzucę. Sena chce być dominatorką linii. No to się tutaj nie wydarzyło za sprawą tego ganka. Ruch podbity. Na plecach jest Ryuzaki, trafiony stun, jeżeli uda się zgładzić Rufa, ale ten ale ze świetnym zegarkiem, a Yao na Tisa po prostu leci po kolejnych przeciwników, to jest 9-1 w eliminacjach dla Forsaken. I z tym fioletowym wzmocnieniem będą pukali do bram Zero Tenacity. Jeżeli nie dajesz mu tych fajnych kozów, jeżeli nie dajesz mu podzielić walki, no to na pewno jego wartość spada. A teraz będziemy chyba powoli kończyć tę grę. Sebek z jaką dawkę obrażeń tutaj przyjął i ten kozioł zupełnie nie w tempo. No teraz to prawda podbije kilka osób. Tym też Rufa, ale specjalnego follow-upu nie ma, zresztą to taki powracający, powracająca rzecz w tym spotkaniu, że choć próbuje Zero Tenacity, to nic nie znajduje. Sebex, no te paczki miały kogoś odciąć, ale nie wiem kogo. On w ogóle przejechał chyba przez pole minowe, czy coś takiego. Pada natychmiast, padnie również Mumus, Zero Tenacity przegrywa ten mecz poniżej 30 minut. Z tymi kompozycjami może nie tego się spodziewaliśmy, ale bardzo dobra gra Forsaken, zaczynająca się od tego wczesnego ganka, daje szybki sukces.